Siemaneczko, witam Was w kolejnym vlogu na moim kanale. Trochę znowu tych vlogów nie było, tak jak Wam mówiłem, ogólnie pogoda bardzo nie dopisywała i ja w momencie, jak jest tak pochmurno i tak dalej, to nie za bardzo mam chęci w ogóle, żeby robić takie rzeczy. No ale co, mamy piękną pogodę, ja właśnie z syneczkiem jestem na spacerku. Jedną ręką wiozę syneczka, drugą dla Was nagrywam. Muszę sobie kupić ogólnie jeszcze takiego, nie gimbala, tylko po prostu taką rączkę do nagrywania, żeby było mi prościej. Jesteśmy teraz, słuchajcie, no można powiedzieć na takim dłuższym spacerku. Już mam ponad 10 tysięcy kroków zrobione z syneczkiem, bo dzisiaj jeszcze parę godzin jesteśmy sami. Byłem w Lidlu po zakupy, ponieważ powoli zaczynam redukcję. Jak widzieliście filmik z ponad miesiąca czasu temu, jak był u mnie Rawi, to tam pokazywałem, jak robię trening, tak, jakiś tam prowizoryczny, wiadomo, że wszystkiego nie nagrywałem. No i też mniej więcej widzieliście, jak to wygląda u mnie sylwetkowo. I powiem Wam tak, kto mnie zna, to wie, że ja nie ćwiczę ani pod siłę, ani sylwetkowo, ani żeby jakąś masę tam robić. Ja po prostu lubię chodzić na siłownię i się pompować. Ze sportów walki, no można powiedzieć, że teraz już bardzo sporadycznie robię. Jeszcze do tamtego miesiąca to cały czas co tydzień się ustawiałem z ziomeczkami, ale jakoś ostatnio po prostu tego nie czuję. No i co? Dzisiaj mam paczkę do odbioru z paczkomatu. Przyszła paczuszka z Dutch Therapy, więc za chwileczkę, jak sobie będziemy wracać z synkiem, to skoczę ją odebrać, pokażę Wam, co tam sobie zamówiłem. No i co? Jak wrócę do domu, bo byliśmy w Lidlu, to pokażę Wam, co tam sobie pokupowałem na dzisiaj. Nie będę dzisiaj pewnie nagrywał, co jem, jak to wygląda cały dzień. No i właśnie a propos tej redukcji, bo chyba się tam zajebałem w akcji, to nie chcę jakoś mega docinać, w sensie teraz ważę gdzieś 95 kg i chciałbym około 90 kg ważyć. Nie interesuje mnie jakaś tam docinka, docinanie, nie wiadomo co, tylko po prostu troszkę kilogramów zejść na lato, żeby mi było lżej, bo już będzie cieplutko. Ja właśnie korzystam z tego pięknego słoneczka, jak widzicie, bez koszuleczki opalam się, ładuję słoneczko, także też Wam tego życzę, no i do zobaczenia później. Nie wiem, czy kogokolwiek z Was to zainteresuje, ale właśnie ostatnio kupiliśmy taki wózek dla Kasiusza spacerowy i powiem Wam, że ten wózek nie był jakiś drogi, kosztował około 500 zł i jest taki kozacki i tak polubiłem w nim robić spacery. Może kiedyś Wam się przyda taka informacja, także tutaj dokładnie dam nazwę, jak on się nazywa, ale jest przekozacki. Mega lajtowo się go prowadzi i aż naprawdę mam ochotę spacerować. Zobaczymy, jak będzie troszeczkę cieplej. No bo ja w lecie no, robię tak po 30-40 tysięcy kroków dziennie. I no, będę na pewno z syneczkiem spacerował. Tylko teraz jest pytanie, czy jemu po prostu za niedługo będzie nie za gorąco, bo teraz mamy około 20 stopni. No ale co, jakbyście potrzebowali wózeczek kozacki, to polecamy z Kindercraftu. Tam Wam nazwę wrzuciłem, albo pewnie jest teraz widoczna. A, jeszcze jedna sprawa, żebyście nie myśleli, że to jest przypadkiem jakiś odcinek sponsorowany czy coś. Normalnie sobie kupiliśmy ten wózek. Po prostu tak chciałem się z Wami tym podzielić. No, ja tak na dobrą sprawę nie jestem przyzwyczajony do tego, żeby nagrywać vlogi. I zawsze jak mam nagrać vloga, to mówię sobie tak, kurwa, ale kogo to będzie ciekawić, nie? Kto to będzie oglądał i tak dalej. No, także żebyście wiedzieli, że to nie jest odcinek sponsorowany, że tam nagrywam vloga, bo muszę pokazać, nie? Dzisiaj akurat mam paczkę z Dutch Therapy do odbioru, ale to ostatnio już Wam nagrywałem filmik, że jest kodzik, więc to tylko tak przy okazji Wam pokażę, co tam sobie zamówiłem. No i poranny rozruch zrobiony, jak teraz pewnie widzicie, 15 tysięcy kroków zaliczone. Dzisiaj będę celował gdzieś w 30 tysięcy, myślę. Później jak mamusia będzie w domu, się zaopiekuje Kasiuszem, to skoczę, słuchajcie, może z psiakiem. Z tego co patrzyłem, też ma padać, więc kurczę, no zobaczymy jak to będzie. No i co, wieczorkiem przygotowania do dubla. Ja to nagrywam w czwartek, w piątek zaczynamy double X na TB. Także muszę się przygotować, pokupować jakieś rózgi na skilla, głównie na tym mi zależy.
i będziemy pewnie coś troszeczkę też levelować z chłopakami. I tak na szybko zakupy, tak jak mówiłem, nie będę dzisiaj się za bardzo skupiał na tym, co jem na redukcji czy coś. Rozważę jeszcze to, czy nagrać taki materiał, choć u mnie ogólnie to jedzenie jest dosyć jałowe, dlatego że daje tak naprawdę najlepsze rezultaty, do tego doszedłem po latach. No ale co, co tam mamy? Polędwiczki z kurczaka. Tu kupiłem jakieś batony proteinowe. Ostatnio Dero właśnie mi proponował takiego batona, ale nie chciałem, dzisiaj sobie wziąłem na próbę, zobaczymy. Krakersy z wielozbożowe, fajna sprawa, ogólnie jakbyście chcieli sobie dobić węglowodany, znaczy ja ogólnie na redukcji nie mam problemów z nabijaniem węglowodanów, ale jako taką przekąskę jak najbardziej spoko. Kaszki proteinowe też spoko, jakieś 2-3 miesiące już chyba są w Lidlu, też zawsze jakaś fajna taka słodka alternatywa. No skiery, no to wiadomo, jeszcze mam w lodówce i też są takie nowe napoje proteinowe, znaczy no też już chyba za 2 miesiące są. 35 gramów białka, taki napój ma na porcję, więc naprawdę ratuje to nieraz tyłek, żeby tego białka dobić, a na redukcji no wiadomo, że głównie gdzieś tam bazujemy na białku. No i niestety paragon jeszcze za to, nie? I jak wiecie, ostatnio udało mi się załatwić dla Was kod rabatowy na Dutch Therapy na minus 15%, jest to Casti 15, jakby ktoś sobie chciał użyć, to zapraszam serdecznie. No i chciałem Wam pokazać, co tam sobie zamówiłem. Tutaj ogólnie są Greenouty Relax, które ostatnio w paczce nie miałem i wydaje mi się, że to są te pierwsze takie Greenouty, które były jeszcze w takich plastikowych butelkach, jak nie było tych różnych strainów. Zamówiłem sobie 5 takich lightów na testa, będę dawał znać jak tam, ale ja pamiętam, że bardzo byłem szczęśliwy po nich. Wychodziłem robić spacery i chodziłem po prostu uśmiechnięty i zrelaksowany. No i nie bez powodu, jak mi ktoś pyta, co polecam, no to polecam Fresh Bomba o smaku coli. Jak widzicie, mam tutaj wszystkie strągi tak naprawdę, także pewnie mi to na jakiś czas wystarczy. No i co, jakby ktoś więcej chciał się dowiedzieć coś na temat olejków z Dutch Therapy, to jest film na kanale, gdzie omówiłem, jak działają dane strainy, ale ja ogólnie najbardziej polecam Amnesię Haze sobie zobaczyć, może Wam akurat podejdzie. Cześć przyjacielu. Synek nakarmiony, przebrany. Tam z tyłu możecie słyszeć taką małpeczkę, jak sobie gra. Dostaliśmy ją od Moni. Pozdrawiamy Monię. O, właśnie. Młody, jak chce nas wezwać do pokoju, to naciska tam za tą małpkę i ona gra. Dziękujemy Ci bardzo, Monia. To był cudowny prezent dla naszego syneczka. Daj znać, czy oglądasz. No i co, z tą redukcją już tak kończąc powolutku, powiem Wam tak, nie mam jakiegoś parcia na docinanie, tak jak mówię, te z 5-6 kg bym sobie chciał zrzucić i tak, żebym powiedzmy te 90 kg już ważył na nabiciu, czyli po naładowaniu węglowodanami, więc pewnie będę musiał zredukować trochę więcej, ale powolutku, bez jakiegoś parcia, zastanawiałem się, czy nagrać na ten temat materiał, na przykład jak robię redukcję, ale też zastanawiam się, czy będzie mi się chciało to po prostu robić. U mnie to jest bardzo podobne, monotonne, a nie chcę wydziwiać, pokazywać Wam życia, jakiego nie mam, bo niestety w dzisiejszych czasach jest to bardzo popularne, czy na Instagramie, czy na YouTubie. Ja Wam chciałbym pokazywać tak, jak jest. No i mam taki problem z tą redukcją, że no dużo jaram, nie? Więc cały czas gastro. Będę musiał jakoś nad tym zapanować, jakoś to kontrolować, albo na przykład zrobić sobie jakąś dłuższą stopkę. Zobaczymy, jak to będzie. Trzymajcie za mnie kciuki. No i co, jak słyszycie, syneczek tam w tle, także ja powolutku się z Wami żegnam, bardzo Wam dziękuję za oglądanie tego vloga, no i tak jak mówię, już pogoda coraz lepsza, więc mam nadzieję, że za niedługo zacznę te swoje nagrywki, bo kupiłem już statyw już dawno temu, już chyba z miesiąc temu właśnie, jak miałem to nagrywać wszystko, no i niestety lipa z pogodą, zwalam na pogodę, tam zaraz będą komentarze takie, dobra mordeczki, trzymajcie się, pozdrawiam, cześć.